Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Wypoczęci, zrelaksowani po nocnej imprezie w Karazhan, dzisiaj wrócimy na chwilę do tej mrocznej, właściwie nie takiej mrocznej, bo imprezowej wieży i zajmiemy się pierwszym bossem w trybie heroicznym. A propos tego wypoczęcia po imprezie, to wrzucałem film do godziny 2 w nocy, a o 6 musiałem wstać do pracy. Ale dobra, nie myślmy o tym. Wchodzimy do przygody. Pierwszym bossem będzie demoniczny książę, z którym zmierzymy się za pomocą Mediva. Dlatego też w tej walce niestety nie możemy decydować o tym, jak nasza talia będzie wyglądać. Gdyż jak pamiętamy, z normala talia jest stworzona już od początku. Mariusie, dlaczego w sali balowej jest demon? Tak, heroiczni bossowie są wyjątkowo trudni, aby ich pokonać konieczne będzie wiele podejść i zmian w talii. Niestety w tym przypadku w talii nie możemy zmieniać nic. A moc specjalna, jak widzimy, w dalszym ciągu jest taka sama, więc przypuszczam, że po prostu będzie miał lepsze karty, ewentualnie to my dostaniemy karty gorsze. Bo przypominam, że na normalu mieliśmy całkiem fajnie zgrywające się ze sobą karty, co nie zmienia faktu, że prawie przegrałem, ale ogólnie jakoś nie byłem zbyt ogarnięty dzisiejszej nocy przy walkach z normalami, prawie każdy z tych bossów mnie pokonał. Miejmy nadzieję, że teraz pójdzie sprawniej i szybciej, chociaż jak wiadomo, często bossy na heroiku wymagają od nas wielu podejść. Dobra, koledzy spotykają się po raz kolejny. Tak, to niestety znowu ty, mimo że już dzisiaj się widzieliśmy, to znowu ty. Dobra, myślę, że wszystkie karty wymienię. O Jezu, 120 punktów życia. Nie zaprosiłeś mnie! Przecież jestem księciem Eredarów! Gotowe. Nie naprawiliśmy jeszcze dziury w dachu po ostatnim razie. Tak, te dialogi już słyszeliśmy, więc tutaj nic nowego raczej nas nie uraczy. Tak, myślę, że możemy rozkręcić imprezę. Jak to się robiło? Najpierw trzeba było chyba zgasić światło, potem trafić na dobrą scenę. Dobra, tutaj impreza już się kręci. No i zaczyna się! Zniszczył swój kryształ. On w ogóle z 5 zaczynał. Nie wiem w sumie, czy na normalu też zaczynał z 5, bo szczerze mówiąc nie zwróciłem na to uwagi. Gotowe. Będę musiał aż na nagraniu na to zerknąć. Ja dobieram 3 karty? 3, myślałem, że 2. Ale jak 3, to całkiem spoko. Moriosie, zajrzyj do szachów. Niebawem przybędą prawdziwi goście. Tak, my zaglądaliśmy do szachów w nocy, więc wiemy, co na tych szachach na nas czeka. Z radością. Kurczę, trochę słabo, bo robi się dość niebezpiecznie. Umieść 5 losowych sekretów maga? Czemu nie? Ice Block by się przydał, nie ukrywam. Magineczka zaklęć spoko. O, lustrzany by też może być całkiem niezły. No i mamy lodowy blok, więc może nie będzie tak źle. Mediwy są gotowe. Barnes prowadzi z nimi próbę. Co to są Mediwy? Przecież ja się nazywam Mediw. Dobra, kontrzaklęcie uratowało nasze życie. Serce demona nie zadziałało. Przy okazji zmarnował całą manę na to, żeby to zużyć. Teraz jak widzimy, idzie moneta, idzie Hero Power. No nie ukrywam, że Lord Jaraxxus tak naprawdę... Lorda Jaraxxusa Hero Power od pierwszej tury jest trochę bolesne. Tym bardziej, kiedy przeciwnik zaczyna z tyloma punktami many. Kurczę, przydałoby mi się to zaklęcie, które zwiększa siłę moich zaklęć o 5, bo tajemna eksplozja niestety w tej sytuacji nic nie zabije. 2, 4, 6, 8. Dobra, dobierzmy sobie armor. Dobra, dobierzemy 3 karty. Dobra, niech będzie to, bo niestety sobie spalę coś, jeżeli nic nie użyję. Co dostaliśmy? Kurczę, znowu to, czy przypadkiem nie dostaliśmy Edis albo Fioli, jak graliśmy na normalu? Posłowie z rajdów czekają na zaproszenie. No to niech nie czekają na zaproszenie, tylko niech przyjdą mi pomóc. Bo mam tutaj trochę taki jakby mały problem. Ale bez kitu, jeżeli w kolejnej turze nie dostanę wzmocnienia zaklęć o 5, to obawiam się, że zaraz mogę zginąć. Dobra, na szczęście postanowił się trade'ować, więc Ice Block jeszcze w tej turze nie zostanie zaktywowany. Chociaż tyle dobrze. Zaklęcia kosztują 0, no. No dobra, niech będzie, to tak, zacznijmy od tego.
Zaklęcia kosztują 0, spoko, niech będzie. To nam umożliwi wyczyszczenie stołu po stronie przeciwnika, więc może nie jest to taka zła opcja. Dobra, Flame Strike. Podwójna tajemna eksplozja, która pozwoli nam wyczyścić stół. Użyć coś z tego, czy nie bardzo? Myślę, że niekoniecznie. To mi się przyda jako rimowale na później. Moriosie, zapomnieliśmy o balonach. Murloki się boją balonów. Tak, to już pamiętamy, tak jak mówiłem, z normala. W sumie powiem wam, że dialogi są bardzo fajne na tych przygodach. Szkoda tylko, że ciągle są te same. Dobra, dostaliśmy władcę chochlików. Całkiem nieźle. Obrażenia zaklęć plus 5 w tej turze. Czemu nie w sumie? Myślę, że zrobimy tak. Chociaż, czy ja to musiałem używać? Teraz za pomocą ice bloka możemy pokonać tego kolegę. I wiecie co, dobierzmy sobie po prostu 3 karty. Okej, okay. To jest w ogóle Ragnaros narysowany. Póki co to Ragnarosa nie dostaje, tylko jakieś badziewne, słabe legendary. Zaprosiłeś Jaraxusa? Tego słabe You face Jaraxus. Słyszałeś jego karaoke? Gość jest niesamowity. No i nie spalił biblioteki. Bo rozumiem, że ten kolega bibliotekę spalił jednak. Dobra, kolejny demon po jego stronie. Trzeba będzie sobie... O Jezu, jeszcze broń. Zapomniałem całkiem o tym, że ma broń. Chyba jej używam na normalu. Bije mnie po mordzie, no! W tej turze obrażenia zaklęć mają plus 5. Myślę, że to użyję. Myślę, że to użyję, dlatego że... Znowu dzięki temu możemy wyczyścić stół. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. I zróbmy tak. I liczę tym razem na coś dobrego. Jaki legendar by mi się przydał? Tyrion w sumie. Tyrion był całkiem niezły. Jaka w ogóle... Jakie w ogóle bombardowanie pociskami. Co dostaliśmy? O! Gromasz. Gromasz też jest całkiem niezły. O ile w ogóle uda mi się w jakiś sposób aktywować jego... szał. Niestety... No tak, on go aktywuje teraz bronią. Co za głupek! Jak widać, mój przeciwnik postanowił mi pomóc. Nie mam mu tego za złe, oczywiście. Okej. Dobra, tajemnych pocisków używać nie będę, natomiast zrobimy tak. Kula ognia numer 1 w niego. Kula ognia numer 2 w niego. Akurat o niedobór zaklęć nie mamy co się martwić, gdyż za każdym razem, kiedy jakieś użyjemy, to uczeń arcymaga wrzuca nam kolejne do talii. Ale jak widzimy, nie możemy go spalić, bo on także ma sporo kart do dyspozycji. No ale dobra, mamy czysty stół po stronie przeciwnika. 3 punkty życia, ale ice block, który nas chroni przed śmiercią. Illidan, no Illidan co tutaj robi? Jak widzimy, nasz przeciwnik jest pełen niespodzianek. Dobierzmy kartę. Chciałem używać fali płomieni, ale najpierw zobaczmy, co nam się uda dobrać. Kolejny uczeń arcymaga. No może niekoniecznie. Niech będzie fala płomieni. Teraz tak, Illidan out, Infernal out. Muszę się wszystkiego pozbywać na bieżąco, żeby nie dać mojemu przeciwnikowi szansy na zbicie mojego lodowego bloku. Bo jeżeli po tym użyję broń i nas za pomocą tej broni dobije, to będzie całkiem przykro. Nie ukrywam, że czułbym się znacznie bardziej komfortowo, gdybym dobrał po raz kolejny kartę, która nam daje 5 magowych sekretów. Oj, smutek. Kolejny punkt życia mniej dla nas. Kolejna tura, w której zaklęcia kosztują mniej. No to zrobimy tak. Wystawmy drugiego arcymaga, który wtasuje nam 2 zaklęcia do talii. I teraz jak to rozegrać? Kula ognia na coś by mogła pójść. Lolo. W sumie mam darmowe zaklęcie, więc dobierzmy sobie karty. Jeszcze jeden uczeń arcymaga. Nie, to już była przesada.
Ale takie dwie karty sobie do talii wtasujemy. Obrażenia zaklęć plus 5. Oczywiście także. Czemu nie? 15, 11. Czekajcie, mogę go w tej... Nie, no nie, może, nie mogę go w tej turze zabić na bank. To by była przesada. Ale mogę wyczyścić stół, więc nie jest źle. A i w sumie niech będzie pirowybuch i kula ognia. Chociaż nie, kula ognia sobie zachowamy. Bo mogę jej potem drugi raz nie dobrać. 33 punkty życia po jego stronie. Więc zbliżamy się do Litala. Oho! Jak pójdzie na face, to będzie słabo. Dobra, Ice Block uratował nasze życie. Jako, że poszedł na face, to broń od razu stracił. Więc może nie będzie tak źle. Kula ognia. Czekajcie, 10 plus 4 to jest 14 plus 12. Jest szansa na to, że wygramy. Więc zróbmy tak. Dwa w niego. Podwójne tajemne pociski, zobaczmy jak polecą. Dobra. I teraz tak, zostanie mu niestety za dużo punktów życia, żebyśmy to wygrali. Ale w kolejnej turze Lital będzie, teraz tylko żeby nie dobrał broni. Ani żadnej szarży, nie wiem czy ma jakąś szarżę w talii, ale jeżeli nie ma, to mamy zwycięstwo. Okej, okay, bardzo dziwny śmiertelny wir po jego stronie. Ale udało nam się wygrać. Tak, dostaliśmy tajemniczą runę, której potrzebowałem chwilę wcześniej, ale jak widzimy bez niej także dałem radę. A to myślę, jak prawdziwy mag zakończymy walkę kulą ognia. No i mamy zwycięstwo. Bardzo się cieszę, że udało nam się to zrobić za pierwszą próbą, bo myślałem, że to będzie znacznie trudniejsze. Do widzenia, demonie. Po raz ostatni, miejmy nadzieję. Chyba, że będziemy musieli z nim walczyć po raz kolejny, żeby uratować naszego Mediwa. Dobra, mamy zwycięstwo. Pierwsza walka na heroiku zaliczona. No dobra, to jeżeli chodzi o te nagranie, to było tyle. W kolejnym odcinku zajrzymy do salonu i zobaczymy, co tam na heroiku słychać. A za oglądanie dzisiejszego odcinka wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!